Witajcie wszyscy w moim zaczarowanym zamku. Ja jestem Kopciuszkiem i dzisiaj urządzam wielki bal. Moja suknia ma chyba 100 falban. Moje włosy są pięknie upięte. A wiecie, kto mnie dzisiaj odwiedzi? Moje przyjaciółki, księżniczki Disneya. Mam nadzieję, że razem z nimi przetańczę całą noc. Kopciuszek stała przed swoim domkiem i czekała na swoich przyjaciół. Długo, długo nie mogła się ich doczekać. Aż nagle... Już są, jadą. Pierwsi goście mnie odwiedzą. Jaka piękna karoca. Ojejku, jaki piękny biały koń. Kto to jest? Jak myślicie, jaka pierwsza księżniczka do mnie przyjedzie? Karoca była naprawdę ogromna. Z przodu piękny, duży, biały koń, a z tyłu, zobaczcie, pierwsza księżniczka. Czy poznajecie już, kto to taki? To jest Bella z Pięknej i Bestii. Witaj, kochana. Och, tak nie mogłam się ciebie doczekać. No chodź, wyskakuj do mnie. Jesteś moim pierwszym honorowym gościem. Tak długo na was wszystkie tutaj czekam. Ale pięknie wyglądasz. Twoja fryzura, twoja suknia aż do samej ziemi. No przestań, Bella. Ty też wyglądasz ślicznie. Twoja suknia, a jaka śliczna kokarda na włosach. A powiedz mi tylko, ty chyba nie przyjechałaś sama? Zgadza się. Na zaproszeniu było napisane, że możemy zabrać osoby towarzyszące, więc ja zabrałam swoją wierną i kochaną przyjaciółkę. Witaj, Kopciuszku! Jak ty pięknie wyglądasz! A twój zamek robi naprawdę ogromne wrażenie. O, Imbryczku! Witaj, kochana! Do zamku powoli przybywają goście. Teraz Kopciuszek wraz z Bellą czekają na kolejne księżniczki. Kopciuszku, chyba ktoś się zbliża do zamku. O rany, a kto to taki ogromny? Ogromny? No to ja już chyba wiem, kto to taki. Karoca podjechała pod zamek. Zobaczcie, a w środku ten ogromny to jest Maui. Maui? No wyskakuj z tej karocy. Przecież nie spędzisz całego wieczoru i całej nocy siedząc właśnie w tej karocy. Chodź, czeka nas wielka, wielka uroczystość. Ach, co za beznadzieja. Po co ja się na to wszystko zgodziłem? Przecież ja nawet nie potrafię tańczyć. Maui, ja cię proszę, obiecałeś mi, że będziesz się zachowywać grzecznie. O, a twoje słowa chyba są coś warte, prawda? Przetańczymy troszeczkę do kilku pięknych piosenek, no a później będziesz mógł się zmyć. No już nie będę cię trzymać przez całą noc na tym balu. Hi, i tak sam bym sobie stąd poszedł. To w ogóle nie jest miejsce dla mnie. W ogóle źle się tutaj czuję. Witajcie, moi kochani goście. Och, Vaiana, tak bardzo chciałam cię poznać. Jesteś naprawdę fantastyczną dziewczyną. Ciuszku, bardzo przepraszam za mój strój, ale wiesz co? Ja nie mam żadnych sukni balowych. Przyszłam w tym, w czym chodzę ubrana na co dzień. No daj spokój, Vaiana, wyglądasz ślicznie, oryginalnie. A przestawisz mi Małego? Bardzo chciałabym go poznać. Witam piękną damę. Pani pozwoli, że sam się przedstawię. Jestem Maui i jestem zaszczycony, że pani mnie dzisiaj do tego zamku zaprosiła. Bardzo się cieszę, że wspólnie spędzimy całą noc. Och, Maui, ale ty jesteś miły. Co? Ty się cieszysz? Od kiedy? Przecież przed chwilą marudziłeś, że nie chcesz tutaj spędzić ani minuty. Oj, to było zanim zobaczyłem tę piękną księżniczkę. Teraz od razu zmieniłem zdanie. Wiecie, kochani, karoca znowu się zbliża do zamku, a w niej siedzi mnóstwo gości. Och, jestem taka podekscytowana. Ciekawe, kto tu taki, kto teraz przyjedzie. Wiecie co? To jest moje pierwsze spotkanie z księżniczkami Disneya. Zniecierpliwieni goście wypatrują z daleka, a my zobaczmy. Biały koń, karoca, a w środku... Zobaczcie, aż dwie księżniczki. Czyżby to byli goście z
krainy lodu? Wow, nie wierzę! To Anna i Elza, one również mnie dzisiaj odwiedziły. Jak fantastycznie! Dziewczyny są wspaniałymi tancerkami i tak jak ja potrafią przetańczyć całą noc, więc wiem, z kim dzisiaj spędzę mnóstwo czasu, kręcąc się i tańcząc na parkiecie. Anna, wiesz co? Chyba się spóźniłyśmy. Zobacz, ilu już gości na nas czeka. Jak zwykle jesteśmy prawie na końcu. Hej, Elza, ale to ty długo wybierałaś swoją suknię. Chciałaś wyglądać idealnie jako królowa Arendelle. Cześć dziewczyny, witajcie. Wow, wiecie co? Do końca nie byłam pewna, czy dzisiaj mnie odwiedzicie. W końcu z Arendelle to kawał drogi tutaj do mnie, do zamku. Jak minęła podróż? Pewnie jesteście bardzo głodne, ale spokojnie. Zaraz wrota mojego zamku się otworzą i zaczniemy wielki bal. Rany, Kopciuszku, ilu ty masz już tutaj fantastycznych gości? Naprawdę? Będą jeszcze jakieś księżniczki z Disneya? Kogoś jeszcze się spodziewasz? Bo wiesz co, ja to bym chciała poznać Arielkę. Anna, przestań, daj spokój, jak ty się zachowujesz? Och, jejku, widać, że jeszcze troszeczkę ci brakuje do tego, aby zostać królową. Anna oraz Elza dołączają do grona wspaniałych gości. Zobaczcie, ale to jeszcze nie koniec, bo słychać znowu stukot podków. A to oznacza, że konie pędzą z daleka, a w swojej karocy wiozą kolejnych gości. Och, oby to tylko była Arielka. Od dzieciństwa marzę, aby ją spotkać. Arielka ma przepiękne rude włosy. Bella, czy ty również uważasz, że to będzie niezapomniana noc? Jeszcze się wszystko nie zaczęło, a my jesteśmy tutaj wszystkie przyjaciółki razem i świetnie się bawimy. Cisza, cicho, znów ktoś jedzie. Spójrzcie tylko, wychylcie się zza tych drzew, widać już karoce. Maui, bądź tylko grzeczny i miły dla kolejnych gości. Sam mi to obiecałeś. W końcu tak ci się tutaj podoba? Tak ci się spodobał, Kopciuszek. Daj spokój, bajana. Przecież ja dokładnie wiem, jak powinienem się zachować wśród takich pięknych dam. Daj spokój, przestań mnie pouczać. Goście czekają. Maui również zachowuje się bardzo grzecznie i odpowiednio. Na jaką księżniczkę tym razem trafimy? Jaka księżniczka dzisiaj odwiedzi Kopciuszka? Wielki bal? Tuż, tuż. Zaraz się zacznie i zacznie grać muzyka. Będzie przepyszne jedzenie. Tylko zobaczcie, karoca nadjeżdża, a w środku wielka, słuchajcie, skrzynia. A za nią, zobaczcie, to jest Arielka. Jest, hurra, spełniło się moje marzenie. W końcu poznam Arielkę, najpiękniejszą z księżniczek Disneya. Anna, ja cię proszę, uspokój się. Zachowujesz się naprawdę nieodpowiednio, jak mała, rozkapryszona dziewczynka. Elza, weź wyluzuj, chociaż dzisiaj przestań mnie ciągle poprawiać. Halo, dzień dobry. Czy jest tu ktoś? Halo, czy ja dobrze trafiłam do zamku Kopciuszka? Arielko, witaj przyjaciółko. No pewnie, że świetnie trafiłaś, już widziałam cię z daleka, że nadjeżdżasz. Jak ty pięknie wyglądasz, taka długa morska suknia z mnóstwem falban i nawet są tutaj jeszcze muszelki. Śliczna jesteś. Arielko, a ty jesteś sama? Żadnej osoby towarzyszącej dzisiaj nie zabrałaś? O, wiesz co, tak się złożyło, że nikt nie miał czasu. Każdy miał jakieś inne swoje zajęcia. No trudno, będę dzisiaj całą noc tańczyć z tobą. To wyśmienicie. Wiem, że jesteś super tancerką. Ale oczywiście nie przychodzę z pustymi rękoma. Mam dla ciebie wyjątkowy prezent. Prosto z dna oceanu. Zobacz, co to takiego.
Jest to przepiękna skrzynia. Zobacz, ma otwierane tutaj wieko. No i tam w środku będziesz mogła chować na przykład swoją biżuterię. Tak wspaniale! O czymś takim właśnie marzyłam. Przepiękna skrzynia, a w środku będą moje naszyjniki, pierścionki, no i mnóstwo kolczyków. O, a skoro to z dna oceanu, a ja oczywiście władam oceanami, to może w środku tam jest jakiś skarb i to piracki, mnóstwo złota. Masz rację, Vaiana. Albo na przykład tutaj będzie jakaś biżuteria stara, albo mnóstwo pereł. W takim razie sprawdźmy, czy przypuszczenia dziewczyn się potwierdzą. Skrzynia jest naprawdę wyjątkowa, zobaczcie. Taka żółta, jakby była wykonana ze złota. No a tutaj wszędzie ma kolor fioletowy. Pamiętacie, jak ma na imię ten krab? Ja teraz nie jestem pewna. Sebastian czy Florek? Chyba Sebastian. Florek to była ta ryba. Albo mi się pomyliło, teraz nie jestem pewna. Sprawdźmy teraz, co się znajduje tutaj w środku. Zobaczcie! Pełno piachu. Niczego tutaj nie ma. Ale gdy tym przekręcimy, to zobaczcie, jest tutaj przepiękna biżuteria. Ojej, ale cudne korale, jaka piękna biżuteria. Będzie idealnie pasować do mojej dzisiejszej wieczorowej sukni. Odłóżmy skrzynię tutaj na bok. Zobaczcie, zaraz obok Anny i Elzy. Arielka pędzi już na wielki bal i dołącza do gości. Goście już tylko czekają na zaproszenie do środka. Wiecie co? Powiem Wam szczerze, że ja sama bym chciała być na takim balu, ubrać przepiękną suknię, na przykład taką, jaką ma Arielka, no i dołączyć do tej wspaniałej zabawy. Moi drodzy, kochani i szanowni goście, zapraszam Was do środka! Czas rozpocząć wielki bal, świętowanie przez całą noc, tańce, zabawy, śmiechy, żarty, no i przepyszne jedzenie! No to jeśli chodzi o jedzenie, no to ja już nie mogę się doczekać. Ta podróż tutaj była bardzo długa i zgłodniałem. Oj, Maui, ty jak zwykle musisz powiedzieć coś nieodpowiedniego. Kochani, spodobało Wam się spotkanie z księżniczkami? No to teraz zadanie dla Was. Każdy na dole w komentarzu mi napisze, ile dzisiaj księżniczek Wam pokazałam w tym odcinku. No szybko, szybko zobaczymy, kto z Was będzie pierwszy i napisze prawidłową odpowiedź. Koniecznie zostawcie kciuki do góry, jeśli tak jak ja lubicie księżniczki Disneya. No i również możecie mi dopisać, która księżniczka jest Waszą ulubioną. Może Bella, może Arielka, a może dziewczyny z Krainy Lodu. Napiszcie mi to koniecznie na dole w komentarzu. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!